Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Pan poseł tutaj był łaskaw zadać bardzo wiele pytań i postawił wiele różnych tez. Postaram się odnieść do szeregu z nich, oczywiście nie odnosząc się bardzo szczegółowo do uwag, które pan miał w stosunku na przykład do kursu, do ceny paliw czy innych kwestii, które nie są może ściśle związane z długiem. Jeśli chodzi o kurs walutowy, o którym pan mówił. W Polsce mamy płynny kurs walutowy i ten jakby cena, znaczy kurs złotego do euro czy innych walut jest ustalany przez rynek, więc oczywistym jest, że wyszliśmy z sytuacji, kiedy to rząd określa, jaki jest dobry czy właściwy kurs walutowy. Natomiast chciałbym się szczegółowiej odnieść do tego całościowego, czy zasadniczego punktu, o którym pan mówił, czyli ryzyka przekroczenia wartości zadłużenia zagranicznego, przekroczenia państwowego długu publicznego, przekroczenia progu 55% przez PDP. Parę danych liczbowych, jeżeli państwo pozwolą. Na koniec trzeciego kwartału dług wynosił 798,8 miliarda złotych. W tym dług zagraniczny miał wartość 246,4 miliarda złotych, czyli mniej więcej około 56 miliardów euro. Stanowiło to 30,9% całości zadłużenia. I rzeczywiście tutaj te dane, które pan poseł podawał co do przyszłości, co do planów i naszej projekcji, one są prawdziwe. To jest tak, że one są opisane w strategii zarządzania długiem publicznym. Ona została przyjęta przez rząd w posiedzeniu 6 grudnia i relacja długu publicznego do PKB od przyszłego roku zakładamy, że będzie spadać. I powinna przebić poziom 50% w 2014 roku. Powinna wtedy osiągnąć, szacujemy, 48,3%. I teraz jak gdyby, jeszcze żeby uściślić, poziom, który myśmy zakładali w strategii, to jest taki, że na koniec tego roku prognozowaliśmy poziom kursu walutowego euro-złoty na poziomie 4,35, dolar-złoty 3,22. Mówię o tych dwóch walutach, bo to są główne waluty, których nominowany jest nasz dług zagraniczny. Pozostałe jen i frank szwajcarski są stosunkowo niskie. Więc dzisiejszy kurs, pan poseł się odnosił do kursu sprzed dwóch dni, dlatego że jest pewnie atrakcyjniejszy. Co prawda nie przebił 4,60, był trochę poniżej 4,60. Dzisiaj jest już chyba poniżej 4,50, więc sytuacja nie jest taka dramatyczna, jaką opisywał pan poseł. I teraz odnosząc się do jakby konkretów. Zadał pan pytanie, w jakim momencie dojdzie do przekroczenia 55%. W tej chwili jest to, prawdę powiedziawszy, my oczywiście mamy jakieś szacunki, ale w tej chwili jest to bardzo trudno do określenia. Jest szereg zmiennych, których w ogóle nie znamy. Na przykład jest tak, że nie znamy poziomu zadłużenia samego Skarbu Państwa. Jeszcze w tym roku planujemy szereg operacji, szereg operacji mających na celu odkup długu. Między innymi jest ogłoszony przetarg bonów skarbowych. Nie wiemy ile tych bonów zostanie przedstawionych do odkupu. Nie znamy poziomu zadłużenia innych niż Skarb Państwa jednostek sektora finansów publicznych, czyli nie znamy poziomu zadłużenia JST. Rzeczywiście, znaczy dotychczasowy udział zadłużenia JST jest stosunkowo ograniczony w stosunku do długu centralnego. On sięgał niecałych 7%, ale mimo wszystko jest to dosyć poważne nie wiadomo. Nie znamy skali wzajemnych zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych, czyli to jest taki element, który obniża dług publiczny w wyniku tzw. konsolidacji. Nie znamy poziomu kursu złotego do innych walut. Nie znamy także poziomu nominalnego PKB, czyli nie wiemy, jaki jest mianownik tego ułamka, który liczy relację długu do PKB.
Wszystko to powoduje, że rzeczywiście jest to niemożliwe, żeby w tej chwili określić jaki rzeczywiście będzie ten poziom czy powiedzieć również, jaki będzie musiał być kurs walutowy. Myśmy w strategii napisali wszystkie rodzaje wrażliwości zmiany poziomu długu, również dotyczące kursów walutowych. I tak powiedzieliśmy, tam jest napisane, że zmiana kursu złotego o 10% w stosunku do wszystkich walut powoduje skutek w granicach 1,52 w tym roku, 1,43 w przyszłym roku, 36 w następnym i tak dalej. Jeśli chodzi o zmiany z kolei potrzeb pożyczkowych o 1 miliard, to jest tam określone około w tym roku będzie to w granicach 0,07 punkta procentowego. Także wszystko to powoduje, że w tej chwili nie możemy określić dokładnie, jaki byłby to poziom kursowy. W każdym razie przy obecnych poziomach kursu euro i dolara jesteśmy daleko od zagrożenia przekroczenia 55% tego poziomu 55% PKB. W tym kontekście może warto jeszcze powiedzieć o inicjatywie, którą Ministerstwo Finansów będzie przedstawiało Wysokiemu Sejmowi w niedługim czasie. Jest to plan, który mamy przygotowany projekt, który by zmieniał sposób, znaczy w pewien sposób zawieszał ten mechaniczny i mechaniczne jakby sankcje za przekroczenie progu 55%. Chcielibyśmy wprowadzić pewien kurs uśredniony, przez co unikalibyśmy przy wyliczaniu długu publicznego nic by nie uległo zmianie, byśmy wyliczali na podstawie ostatniego dnia roboczego danego roku, natomiast sankcje były uruchamiane w momencie, kiedy jeżeli byśmy również przekroczyli próg 55% przy stosowaniu kursu uśrednionego. Również planujemy wprowadzenie unettowienia, czyli byśmy sobie w pewien sposób pozwolili na możliwość większego prefinansowania potrzeb pożyczkowych w danym roku, jeżeli byśmy sądzili, że ma to uzasadnienie rynkowe, że na przykład powiedzmy tak jak w tej chwili jest dość duża niewiadoma, jest duża niepewność na rynkach, to by pozwalało nam lepiej i elastycznie reagować na taką sytuację. Także w tej chwili jesteśmy daleko od takiego ryzyka przekroczenia progu 55%.